Konflikt między Małgorzatą Rozenek, a Kubą Wojewódzkim wybuchł w 2016 roku po udziale byłej partnerki Kiszowmana, Renaty Kaczoruk w programie Asia Express. Obie panie były jego uczestniczkami i niestety nie znalazły wspólnego języka. Ostra wymiana zdań była początkiem sporu między celebrytami. Małgorzata Rozenek i Renata Kaczoruk nie pałały do siebie sympatią w programie Asia Express. Co więcej? Nie ukrywały swoich negatywnych emocji, obrażając się wzajemnie na antenie. Ona nie ma za grosz charakteru. Jest najgorsza. Nienawidzę takich ludzi. Jak ja takich ludzi nie trawię. Kuba wojewódzki postanowił stanąć w obronie swojej ówczesnej partnerki. W magazynie dla dorosłych dosadnie wyraził swoją opinię na temat małgorzaty Rozenek. Koleżanka Rozenek weszła do show, biznesu jak do agencji towarzyskiej. Rozp. Na szczęście, chwilowo, małżeństwo Karolinie Ferenstein. Ale na tym nie poprzestała. Zrobiła sobie listę. I ta osoba chce mi mówić o etyce, moralności i elegancji w zachowaniu. Stare grzechy rzucają długie cienie. Perfekcyjną panią domu bardzo poruszyły te słowa. Na początku zapowiedziała, że szykuje pozew do sądu. Potem oświadczenie wydał mąż celebrytki. Radosław Majdan, który potwierdził założenie sprawy sądowej Kubie Wojewódzkiemu. Kuba Wojewódzki jako osoba oskarżona mógł wybrać sąd, w którym odbywała się rozprawa. W programie Krzysztofa Stanowskiego wyznał, że wybrał sąd w Gdańsku, aby para celebrytów musiała dojeżdżać. Kuba Wojewódzki przegrał sprawę sądową z Małgorzatą Rozenek. Gwiazdor musiał wpłacić 30 tysięcy złotych na Fundację dla Dzieci oraz publicznie przeprosić Małgorzatę Rozenek i Radosława Majdana. Niestety konflikt Małgorzaty Rozenek i Kuby Wojewódzkiego nie zakończył się na sali sądowej. W 2018 roku żona Radosława Majdana ponownie wypowiedziała się krytycznie o Renacie Kaczoruk, która brała udział w programie Taniec z Gwiazdami. Kuba Wojewódzki po raz kolejny stanął w obronie ukochanej. Zarzucił Małgorzacie Rozenek, że wysyłała do niego SMS-y z propozycjami seksualnymi. To były jednoznaczne propozycje seksualne. Mam te SMS-y. Zdeponowałam je u swojego adwokata, który zadbał o to, żeby dostał je adwokat Małgosi. Małgorzata Rozenek zarzuciła Kubie Wojewódzkiemu, że traktuje instrumentalnie kobiety. Sprawa była głośna, a całej sytuacji przyglądał się Radosław Majdan. Król TVN, u nie poprzestał na pikantnych SMS, ach. W telewizji śniadaniowej po raz kolejny obraził perfekcyjną panią domu. Co powiedział? Dla mnie Małgosia Rozenek nie jest najlepiej ubraną Polką, tylko najśmieszniej ubraną Polką, która jest zrozpaczona i zamienia swoje życie w Truman Show. Bo sprzedaje wszystko, łącznie z prywatnością swoich dzieci. Prowadząca telewizji śniadaniowej była zaskoczona tymi słowami i próbowała wybrnąć z sytuacji. Przy okazji Kuba Wojewódzki skomentował krytycznie Katarzynę Cichopek i Tomasza Kammela. W 2022 roku Małgorzata Rozenek stanęła twarzą w twarz z Kubą Wojewódzkim w podcaście wojewódzki kancierski, Celebrytka w pewnym momencie przyznała, że zrozumiała zachowanie Szowmana, a dokładniej to, że stanął w obronie ukochanej. Nawet dopatrzyłam się takiej części człowieczeństwa w tobie Kropka ta reakcja była w jakiś sposób uzasadniona tym, że w twoim urojonym świecie w tym momencie to miało taki, a nie inny wydźwięk Stanąłeś w obronie swojej kobiety Miłość zawsze jest numerem jeden W tym momencie wydarzyło się coś, czego słuchacze na pewno nie przewidzieli Kuba Wojewódzki publicznie przeprosił Małgorzatę Rozenek Za wszystkie złe słowa chętnie cię przeproszę, patrząc prosto w oczy Wtedy Małgorzata Rozenek i Kuba Wojewódzki zakończyli swój konflikt Do tej pory nie doszło między nimi dosłownych potyczek Czytaj także Kuba Wojewódzki oskarżył kwiat jabłoni o bycie bananową młodzieżą Po tej odpowiedzi zrzedła mu mina de Rolling Stones na koszulkach FC Barcelona Nietypowa akcja wybory 2023 Anna Górska została senatorką Wcześniej była basistką